Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Północna, wschodnia i południowa Europa znajduje się pod wpływem obszarów niskiego ciśnienia. Nad pozostałą częścią kontynentu, w tym także nad Polską, pole wysokiego ciśnienia. Do naszego kraju napływa ciepła masa powietrza. Dziś w Europie sporo słońca. Najwięcej chmur pojawi się na zachodzie, szczególnie w Paryżu, ale nie powinno padać. Na południu, a także w Wiedniu, bezchmurne niebo. Najchłodniej w Moskwie, 21 stopni, a najcieplej w Rzymie, tam aż 41 stopni. Sprawdźmy pogodę w Polsce. W naszym kraju słonecznie i umiarkowane temperatury. Zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie, w Białymstoku i w Rzeszowie przelotne opady deszczu. Nad pozostałym obszarem pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni w Lublinie i w Gdańsku do 25-26 na Kujawach i na zachodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Niewielki spadek ciśnienia na barometrach południe 1016 hektopaskali. A teraz szczegółowy przegląd regionów. Zapraszam.